Jesteśmy w kolejnym roku działalności naszego klubu. W tym roku kalendarzowym udało się awansować do wyższej ligi rozgrywkowej. Aktualnie klub występuje w A-klasie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety, albo istety, niesie to za sobą konsekwencje rozwoju infrastrukturalnego, między innymi odpowiedni wymiar szatni. Dlatego też na początku roku wnioskowaliśmy do Urzędu Gminy Przygodzice o udział w konkursie z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Szatnia na Medal. Udało się uzyskać dofinansowanie, dzisiaj zostało ono podpisane. Dlatego też klub w najbliższym czasie zyska nowe zaplecze szatniowo-techniczne, które spełni wszelkie wymogi narzucane nam przez Związek Piłki Nożnej. Będzie to super rozwój dalszej infrastruktury na boisku sportowym w Dębnicy. Staramy się co roku rozwijać naszą bazę sportową, więc mam nadzieję, że będziemy to kontynuowali w kolejnych latach. Dzięki uprzejmości pana wójta oraz Urzędu Gminy Przygodzice jesteśmy w stanie z roku na rok poszerzać infrastrukturę w Dębnicy. Aktualnie w naszym klubie występuje prawie 40 seniorów oraz 60 dzieci w Akademii Piłkarskiej, więc stwarzamy super obiekt pod rozwój zarówno i seniorów, jak i młodszych adeptów piłki nożnej i mam nadzieję, że z roku na rok będziemy się rozwijać bardzo prężnie. Gmina stara się wspierać kluby sportowe również pod względem infrastrukturalnym. Tutaj klub w Dębnicy wnioskował do nas o przygotowanie szatni. Sięgnęliśmy po środki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Szatnia na Medal. Wartość tej inwestycji to nieco ponad 200 tysięcy, z czego właściwie połowa, bo 100 tysięcy pochodzi właśnie z programu, ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.